Panowie, co dla was znaczy zesłanie Ducha Świętego i dlaczego postanowiliście przeżyć czas Wigilii Zesłania właśnie w zabawie? Jest to dla mnie taki szczególny czas, kiedy mogę poczuć Jego obecność na sobie, kiedy czuję napływ Jego mocy na mnie, kiedy dodaje mi siły na każdy dzień. I myślę, że to jest takie najważniejsze. Dla mnie ten czas to jest takie nabranie łask, jako że Duch Święty daje grona darów, daje też swoje owoce, daje dary, daje wszystko, co jest potrzebne do dorosłego życia, do mądrych wyborów, do tego, co nam jest potrzebne w przyszłości. A przyjechałem do zabawy, ponieważ jest tutaj patronką błogosławiona Karolina, która jest bardzo ściśle związana z młodzieżą i myślę, że ten Duch Święty szczególnie działa dla młodzieży. Dla mnie zesłanie Ducha Świętego jest to wydarzenie, w którym Duch Święty zsyła na nas swoje dary. Daje nam taką odnowę i dlatego ja też właśnie przyjechałam dzisiaj do zabawy, żeby poczuć się jak apostołowie dawno, dawno temu i odnowić się wewnętrznie. No ja też właśnie przyjechałam się naładować na właśnie codziennie trudności i żeby poczuć to właśnie ten klimat zabawski i w tym momencie chciałabym was zaprosić na miasteczko modlitewne, które odbędzie się od 20 do 2 sierpnia. Kaza mnie się akurat zaprasza na miasteczko modlitewne 2019. Czym dla księdza jest zesłanie Ducha Świętego? Zesłanie Ducha Świętego, no, dla mnie to jest podstawa w ogóle wszelkiej działalności. Jest to okazja do spotkania się z Bogiem żywym. Tak to należy traktować i tak osobiście to traktuję. Osobiście nie byłbym w stanie spełniać żadnych swoich obowiązków, jakby nie głęboka relacja z Duchem Świętym. To jest jedno. Po drugie, tą bliskość, te relacje z Duchem trzeba ciągle odnawiać. On nam bardzo wiele daje, ale też o wiele więcej jeszcze chce nam dać. Żebyśmy mogli się otworzyć na te Jego dary, potrzebna jest Jego pomoc, Jego siła. Także dla mnie, jeśli nie byłoby Ducha Świętego, Jego pomocy, to wszystkie nasze działania są skazane na przegraną. Dziękuję. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana, chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana, chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana. No to stop, wysiadam na przystanku tu. Szybko zadaję pytanie, więc what would Jesus do? Pomimo, że w koło tłumi ludzi pełno, wyciągam ręce, by uwielbić najwyższego tak na pewno. Nie zwlekaj, by zrobić to jutro czy za rok. Tak, czas płynie, uważaj, by jego nurt cię nie porwał. Zatrzymaj się na chwilę i złap ręce, chcę życie. Przestań skupiać się na sobie, by żyć w pełni obficie. Dla mnie zesłanie Ducha Świętego to jest przede wszystkim ogień Boży w moim sercu. Mam tak zawsze, że kiedy modlę się o to, żeby Duch Święty przyszedł do mnie, na modlitwie na przykład, bardzo często czuję ciary i zawsze mnie to pozytywnie zaskakuje. Zawsze wiem, że Duch Święty jest przy mnie i to jest taki fizyczny, że tak się wyrażę, efekt. Natomiast tak jak mówię, jest to przyjście niesamowitej miłości Bożej, przyjście Boga do mnie. No i niesamowita radość, niesamowita full of energy, energia i tak dalej. Oczywiście nie chcę, żeby zabrzmiało to, że Duch Święty to energia, nie? Duch Święty to Bóg i przychodzi do nas i zmienia nasze serducha. Więc dla mnie to jest też bardzo często operacja na otwartym serduchu, kiedy modlę się o to, żeby Duch Święty przyszedł, modlę się o to, żeby zreperował moje serce, więc bardzo często wtedy Duch Święty mnie dotyka, ogarnia. No to też są niesamowite dary, cierpliwość, radość i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja w ogóle każdemu polecam modlitwę i polecam każdemu, żeby prosił Ducha Świętego o przyjście i prosił Pana Boga, żeby Ducha Świętego posyłał, bo naprawdę, naprawdę warto i naprawdę potem widać tego niesamowite owoce, niesamowite efekty. Jeżeli przyjmiemy Pana Boga w full pakiecie razem z Duchem Świętym, z Panem Jezusem, to będzie tak. Pozdrow. Stanę Boga, chwalę na zbudanie, tu dzięki niemu powstanę i z martwych wstanę. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś, chwalmy Pana. Chwalmy Pana dziś. Chwalmy Pana na spontana.